Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak działa sterowanie z rekuperatora Tesla Green AirPack. To jest sterowanie R++, czyli wyświetlacz jest kolorowy, ma on około 5 cali. W tej chwili jest wydajność ustawiona na 100%, co daje nam 310 m sześciennych na godzinę. I teraz zobaczcie, tutaj na dole macie parę opcji niestandardowych. Spróbujemy je sobie. Najpierw wietrzenie. Tak naprawdę nic się nie stało, dlatego że sprawność rekuperatora już była ustawiona na 100%. Teraz pokażemy pusty dom. Widzicie, co się stało. Spadła nam wydajność, pokazana w metrach tutaj sześciennych na godzinę oraz procentowo traktuje, przewietrza dom w taki sposób, jakby nas tam w tym domu nie było. Teraz mamy tryb otwarte okno. On powoduje, zobaczcie, rozregulowanie wentylatorów. Jeden wentylator, czyli z wyrzutni, działa na 100%. Wentylator z nawiewu nie działa, czyli powietrze zaciągane jest przez otwarte okna, przepuszczane przez wymiennik i wyrzucane na zewnątrz. Ostatnia z opcji niestandardowych to opcja kominek. I tutaj mamy, podobnie tak jak w tamtym trybie, tylko wyłączany jest wentylator z wyrzutni, a odpalany jest tylko z nawiewu, co powoduje, że powietrze nam przechodzi, całe powietrze ucieka nam z domu przez ten kominek. Wyłączamy tą opcję. Teraz wchodzimy tutaj. Tu mamy ustawione intensywności. Oczywiście tryb ręczny, może żebyście mnie lepiej słyszeli, zrobimy sobie 30%. Widzicie, od razu jest wskazanie 30%, 93 metry sześcienne na godzinę. Tutaj mamy tryby chwilowy, manualny, automatyczny, czyli tak jak sobie ustawimy, i znowu manualny. Chodzi o to, że w manualnym, że tak jak ustawimy sobie dany przepływ, on będzie cały czas utrzymany. Jeśli załączymy tryb auto, to tak jak zaprogramowaliśmy sobie każdy dzień, będzie się zmieniała wydajność rekuperatora. Dobra, tutaj mamy, jak widzicie, dwie takie ikonki. Jedna z nich to jest ten taki widok, który bardzo dobrze znacie. Nim zazwyczaj chwalą się gdzieś tam na forach czy w nagraniach internetowych. Nasz rekuperator nie jest podpięty do instalacji, leży na biurku koło Was, więc widzicie, że tutaj te wszystkie wartości są dokładnie takie same. Wracamy do poprzedniego ekranu i teraz tutaj wchodzimy w opcje. Tutaj możemy sobie ustawić tryb pracy. Automat, czas zimowy, wybieramy dzień i tak dalej. Więc tutaj ustawiamy tryb manualny, czyli w jakiej godzinie ma być załączony, na jaką wydajność. A tutaj ustawiamy sobie sprawność poszczególnych biegów. Tak naprawdę nie ma sensu, żeby trzeci bieg był na 100%, bo przecież mamy tryb przewietrzania. Więc wtedy jakby blokujemy sobie możliwość dania dwóch możliwości, czyli i przewietrzanie, i trzeci bieg. Dobra, tutaj mamy te opcje, o których była mowa wcześniej. Tutaj mamy też ciekawą opcję kontrola filtrów. Przez presostaty urządzenie sprawdza, w jakim stopniu zanieczyszczone są filtry. Tutaj mamy alarmy, nam się wyświetlił alarm, że regulacja instalacji nie została wykonana, bo rekuperator nie jest podłączony w ogóle do żadnego
do żadnej instalacji. No i tutaj standardowo data, godzina, język, ustawienia wyświetlacza, czyli wiemy wszystko. Tutaj wracamy do tego menu i jesteśmy w domu. Tak naprawdę to wszystko. Wyświetlacz jest, całe urządzenie jest proste, intuicyjne. Moim zdaniem każdy po 30 sekundach zabawy powinien być w stanie ten sterownik obsłużyć. Cześć.